Co to jest balantydioza i jaka jest jej przyczyna? Przyczyną balantydiozy jest duży, orzęsiony pierwotniak, Balantidium coli, wywołujący całe spektrum chorób jelita grubego. Pasożyt ten typowo występuje u świń, dlatego częściej wykrywa się go w regionach, gdzie hoduje się te zwierzęta. Do zarażenia dochodzi zazwyczaj w trakcie uboju zwierząt lub po spożyciu zanieczyszczonej żywności, na skutek stosowania odchodów świńskich jako nawozu, rzadziej przez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub po spożyciu wody zawierającej cysty pasożyta. Z połkniętych cyst uwalniane są formy dorosłe, czyli trofozoity, które przebywają i namnażają się w jelicie grubym. Jak często występuje balantydioza? Balantydioza występuje na całym świecie, ale dotyczy przede wszystkim w krajach Ameryki Łacińskiej i południowo-wschodniej Azji. Jak się objawia balantydioza? U większości osób balantydioza przebiega bezobjawowo, natomiast niekiedy zakażenie objawia się przewlekłą biegunką o zmiennym nasileniu, a bardzo rzadko pojawia się intensywna biegunka przypominająca czerwonkę. Do sporadycznie obserwowanych objawów balantydiozy zalicza się również nudności, wymioty, ból brzucha, niechęć do jedzenia czy też utratę masy ciała. U osób z klinicznymi objawami balantydiozy obraz mikroskopowy i makroskopowy jelita grubego jest zbliżony do obserwowanego w pełzakowicy i charakteryzuje się naciekiem zapalnym błony śluzowej jelita oraz obecnością owrzodzeń. Natomiast w przeciwieństwie do pełzakowicy, balantydioza nie szerzy się drogą krwionośną na inne narządy. Co robić w przypadku wystąpienia objawów balantydiozy? W przypadku wystąpienia opisanych objawów należy się zgłosić do lekarza pozycja. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie balantydiozy? Rozpoznanie balantydiozy opiera się na wykryciu trofozoitów Balantidium coli w stolcu lub wycinkach błony śluzowej jelita grubego. Jakie są metody leczenia balantydiozy? Balantydiozę leczy się stosując 10-dniową antybiotykoterapię. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie balantydiozy? Leczenie jest bardzo skuteczne i powoduje wyeliminowanie pasożytów. Większość przypadków balantydiozy przebiega bezobjawowo, jednak opisywano piorunujące przypadki choroby osób z upośledzeniem odporności, np. zakażonych HIV. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia balantydiozy? Po zakończeniu leczenia balantydiozy pacjent nie wymaga dalszej kontroli. Co robić, aby uniknąć zachorowania na balantydiozę? Najlepszym sposobem uniknięcia zakażenia jest przestrzeganie zasad higieny, szczególnie częstego, dokładnego mycia rąk, zwłaszcza w rejonach częstego występowania choroby.